Ale przejdźmy do takiej klasycznej znajomości chłopak, dziewczyna, żeby prześledzić pewne rzeczy, no i od razu, powiedzmy jasno, niebezpieczeństwa, które tam czyhają. Adam zakochał się w Ewie. Powiedzmy, nie ta para z raju, bo tam nie miał wyboru, ale taki zwykły Adam. Jakiś zwykły Adam. Zakochał. No więc Adam zakochał się w Ewie. Zakochał się, to bardzo ładnie wskazuje na to, że to z nim się coś stało. On jest zachwycony tym, co się w nim dzieje na widok Ewy. Ewa w zasadzie jest mu potrzebna tylko po to, żeby się to w nim działo. Jego nie obchodzi, co ta Ewa robi, co tam. Ewa w ogóle jest nieważna. O tyle jest ważna, ile dostarcza mu przyjemności. Najchętniej Adam powiedział: Ewa, od dzisiaj chodzisz ze mną. Na szczęście nie wszystkie dzisiejsze Ewy się na to zgadzają. Wobec tego Adam, przeszkolony przez kolegów, wie co robić. Trzeba zabajerować, powywracać oczyma, prawda, parę słówek, tam nie dosypia po nocach oczywiście przez nią, marzy o niej, tylko o niej myśli, bo w ogóle już żyć nie może, jeść już nie je, już schudł 300 gram i coś tam jeszcze, prawda. No, której Ewie by się to nie podobało? Jest wielkie prawdopodobieństwo, że Ewa, tak traktowana przez Adama, jeżeli robi to skutecznie i profesjonalnie, zakocha się w Adamie. Adam kocha się w Ewie, Ewa kocha się w Adamie, oni się kochają. Tak, każdy się. To jeszcze nie ma nic wspólnego z miłością. I to jest pierwsze bardzo poważne zagrożenie, że para, która się kocha, to jest po prostu ze sobą przyjemnie. To Pan Bóg wymyślił, że mężczyzna lubi bliskość kobiety i kobieta lubi bliskość mężczyzny. Kobieta potrzebuje podziwu, mężczyzna potrzebuje. Więc mogą to spełnić, mogą tu dokonać ekwiwalentnej wymiany. Oboje się dobrze czują, prawda? Jeżeli to nazwą miłością, to w tym momencie dzieją się dramaty u bardzo młodych ludzi, kilkunastoletnich, małonastoletnich ludzi. Czy zakochanie wobec tego nie ma tak naprawdę nic wspólnego z miłością? Ma. Zakochanie może być początkiem miłości. Ale zakochanie się jest stanem czysto egoistycznym, a miłość nie egoizm. Miłość wręcz zaprzeczeniem miłości jest egoizm. Miłość jest troską o dobro drugiego i mogę się o tyle troszczyć o dobro drugiego bezinteresownie, o ile mogę opanować swoje egoistyczne takie czy inne pragnienia. Mamy to piękne zdanie: człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Bardzo ważna wskazówka wypowiedziana przez Jana Pawła II. Nikt z nas nie może się odnaleźć inaczej. Nikt z nas nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko na ofiarowaniu się. Bezinteresowny dar siebie samego, ofiarowaniu siebie w miłości. Obiekt miłości może być różny. Może to być kobieta, mężczyzna. Może to być sam Bóg. Może to być jakaś służba. Mamy piękny przykład w Poznaniu pięknej kobiety, 90, w tej chwili ma chyba 4 lata, pani Wanda Błońska, całe życie spędziła wśród trędowatych. Nie urodziła żadnego dziecka. Jest taką matką, pełną gębą, że hej, chodzi, biega dzisiaj, do dziś po ulicach, uśmiechnięta, wszędzie przyjmowana z honorami, witana przed prezydentami, posłami, senatorami, przed każdym. Jej wielka godność spełniła się, ale ona służyła przez kilkadziesiąt lat bez żadnej szansy zapłaty w tym materialnym wymiarze. Droga miłości może być różna. Wiele kobiet myśli, i to jest nieszczęście wielu młodych dziewczyn, że jedyną drogą miłości może być małżeństwo. Czasem podejmują karkołomne decyzje na ten temat w tej branży, ale o tym jeszcze może za chwilkę. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zakochanie jest to stan, który to jest stan pewnej zawężenia świadomości, niektórzy mówią nawet o pewnej niepoczytalności, prawda, można że głupstw narobić, ale generalnie jest to stan przejściowy. Przeciętnie do 2 lat zakochanie może trwać. Źle się dzieje, jeżeli w ciągu tych 2 lat oni mogą się zakochać, pójść do łóżka, począć dziecko, pobrać się i być gotowymi do rozwodu. Tak się często dzieje. Jeżeli miarą są uczucia i tylko uczucia, to bardzo łatwo taki scenariusz. A więc trzeba mądrze to zakochanie próbować przetworzyć w miłość. Miłość, czyli troska o dobro drugiego, nie stanie się to żadnym wysiłkiem woli w żaden inny sposób, jak tylko wówczas, stanie się to automatycznie, kiedy ja dostrzegę w drugim człowieku wartość, nie wartość użytkową, że mi jest z nią przyjemnie, tylko wartość, dla której ja gotów jestem się poświęcić. I miarą twojej miłości jest to, co jesteś w stanie z siebie dać
dla tej drugiej osoby, a nie co jesteś w stanie wziąć od niej. Daj mi dowód miłości, oddaj mi się, prawda? Co jesteś w stanie dać? I ty sam możesz siebie o to pytać, na ile to, co nazywasz miłością, miłością już zaczyna być, albo, a może już jest. Tak więc drugi człowiek jako wartość, spostrzeżony jako wartość, może być motorem do nieprawdopodobnego wysiłku, do nieprawdopodobnego rozwoju. Można rzeczywiście życie oddać dla drugiego człowieka, ale tylko wtedy, gdy dostrzeże w nim jakąś piękną, wielką wartość.